kolejnym odcinku programu High Five. Z reguły oglądacie moje filmy, w których jeżdżę na Uberze, Lamborghini, GTR-em, Maybachem czy Teslą. Dziś zobaczycie jednak coś, czego na YouTubie jeszcze w ogóle nie było. Uber na wodzie. Potężna motorówka z silnikiem V8, 5,7 litra o mocy 350 koni mechanicznych. To jest Ferrari wśród motorówek. Dziś wyjątkowo nie będę używał aplikacji do pobierania kursów, ponieważ w Polsce nie ma jeszcze usługi Uber Boat, ale z tym sobie bez problemu poradziłem, ponieważ właściciel łodzi ma firmę, w której można na telefon zamówić przejazd motorówką. Oprócz tego będziemy podpływać do plażowiczów i zapraszać ich na łódź. Wszystko oczywiście za darmo. Ciekawy jestem, jakie będą reakcje pasażerów. Zapraszam po oglądanie. Dzień dobry! Dobry. Zapraszamy! Dobry. O kuźwa mać, małpa! Poczekaj chwilę. No. Czekajcie, co tu się w ogóle stało? Musi popatrzeć, co tu się dzieje. Pierwszy raz na łodzi jest? Zdarzało mu się już pływać. Jak w ogóle? Co tu się nie ogarniał? Co tu pan się w ogóle stało? Się na narwi, tak jest. Pana będzie szybko? Nie wiem, jak ta małka może. Schował się. Ale co, boi się? Po prostu tak. Wymyśla. Kochany. Lecimy. O, jest skuter z nami. Kurde, co tu się stało? Kamera. Sorry, muszę wyłączyć kamerę i uratować. Chodź, nagrasz to. Klient dzwoni, zobacz. Dobra. Na stawie idę, proszę. Dobrze, a ile osób? 8 osób, no to okej. Okay. 8 osób mamy? Tak, 8 osób. Ale damy radę, bo nas łącznie dziesiątka. Tak, jest na 10 osób, więc na spokojnie. Idealnie. Dobra, no to lecimy. Zapraszamy! Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, Robert. Cześć. Hej, zapraszamy. Oskar. Zapraszamy. Oskar. Pływać umie? Tak. Ledwo. No buty zdejmujemy. Kamerami nie musicie się przejmować. Wsiadajcie śmiało. Czemu sami faceci? Tu jest solenizant. A, urodziny. Tak. Kto ma urodziny? Wszystkiego najlepszego. To jak masz urodziny, no to robimy darmowy przejazd, co? Dokładnie. Przepłyniemy za Fiko. Tym razem wyjątkowo. Jak tak, to jeden warunek. Lepiej się trzymać i siedzieć. Jak w ogóle pierwsze wrażenie? Jesteś sucho w ustach. Sucho w ustach, strasznie. Słuchajcie, jak wam sucho w ustach, to mam coś dla was. Proszę bardzo. Kto chce? Oj. Chcecie się przepłynąć po chłopakach? Robimy dzisiaj Ubera na wodzie. Tak? Ja jestem kierowcą Ubera, a to jest sternik Ubera. I robimy Ubera na wodzie. Jak chcecie, możecie się z nami przepłynąć dzisiaj. Daj numer swój. 392. No. I taki mały prezent od nas. Wow! Takiego Ubera na wodzie to jeszcze chyba nie było. Kolejny klient, kolejne urodziny, poważnie? Tak. Urodzinowe? Tak. No dobra. Jak się nazywa klientka? Ola. Wszystkiego najlepszego. Słyszałem, że płyniesz z nami. Zapraszamy. Cześć, Robert. Dzień dobry, Maximilian. Hej, Robert. Dzień dobry. Kolega tutaj mówi, że na wejku mnie wypływać i będzie wracał z Warszawy. No to dajemy go na wejkę, na wejka. Ładnie. Miejsce wolne, to jedę tam naprzód. Tak, kurde. Z solenizantkami. Z solenizantką. Pasażerkę zrobiliśmy. Albo pójmy na wstecznym. No. Pójmy tyłem. Jak Robert wpadnie na pomysł. Idealnie. Płyniemy właśnie na plażę, dziką plażę przy barce w Nieporęcie. Po dwie dziewczyny, które na tej łódeczce spotkaliśmy. Jesteśmy już z telefonami wymienieni i czekają na nas. Kamila i Patrycja. Super. Bierzemy ludzi albo z plaży, albo przez telefon z firmy od Jokera, którzy chcą się przepłynąć. No i robimy to za darmo. Robimy, sprawiamy. Czyli mamy po prostu takie szczęście. Sprawiamy frajdę, tak. Zagrajcie się, byłyście same we tyle na łódce. Zastanawiajcie się, czy to nie był teledysk, gdzie to nisko płonął i się bałyśmy tego. Nie. Właśnie to jest super. Ja wiem, widziałem. Trzymaj się. Dobrze, dziewczyną się podoba. Co tu się dzieje? Mamy kolejną ekipę na Ubera.
rodzice chcą z dziećmi się przelecieć. Ale co, jakaś przejażdżka dookoła? Tak, czy tutaj ma znajomego. Tak, możecie sobie tam usiąść, wsiadać, nie bać się. Jak jest z tyłu! Cześć! Więcej seksu! O! Dobrze powiedziała! Give me more! Ale ja... Dawaj! Sto lat, niech żyje, jest tak gorąco, że aż sam bym chciał się schłodzić. Chyba też wskoczę. Trzymajcie! Dawaj! Ile czasu pływasz już? Widzę, ogarniasz temat, jeszcze ci pomóc, to założę link. Elegancko. Aż bierze. No za wariat. To jest największa małpka, którą normalnie, legalnie może mieć każdy człowiek, tak? Prywatnie. Bo na razie ma 4 latka, taką pewną swoją dojrzałość osiągnie w wieku 7 lat. Tak. Piczo magnes tak zwany. Na pewno jest zainteresowanie duże, tak? Co się dzieje? Coś mi chcesz przekazać, tak? Głodny jesteś? Zjadłeś coś? Nie. Pić, jeść. Ale czemu muszę wybierać? Takie dziewczyny chcesz? Subskrybujesz kanał? High five? Program oglądasz? Oglądasz, nie? Tak, łapka w górę. Tak, subskrypcja. A, wiadomo, gdzie najlepiej. Dziewczyny wypływały z chłopakami na kanapie. Mam! Chłopaki się bawią w najlepsze, a dziewczyny walczą o życie. To jest prawdziwy Uber. Nie jakieś Maserati, jakieś Maybachy, Lamborghini. Uber na wodzie. O Jezu, poleciała! W porządku? Wszystko okej? Dobra. Paweł poszedł na ratunek, bardzo dobrze. Kamila, bardziej ci się podobało na kanapie czy tutaj na otrówce? Czy miałam najwięcej atrakcji również z tej kanapy? No, spadła dwa razy Kamila. Tak, dwa razy się udało. Ciekawe jak Patrycja. No. Ale widzę, że żyje. I jest uśmiech na twarzy, więc chyba jest dobrze. Było ekstra, tylko to co było. Jak każdy. Jakaś życia mały. O Jezu, jak tu was fajnie. Takiego Ubera to się nie spodziewaliście, co? No, nie. Nie spotykałem. Stworzyliśmy Ubera na... O kurde! O Ubera na wodzie. No to się dzieje. W pewnym momencie przyspieszenie jest tak mocne. Ej! Co jest? Jaka ta łódź jest piękna z tej perspektywy. Dzięki. Trzymam. W koszuli zajebiście. W koszuli spoko, cały dzień elegancki. To była koszula, którą kupiłem specjalnie pod ten materiał. W każdym filmie jest koszula. Teraz też musiała być. Dziękuję, jak bardzo. Było? Bardzo. Też widzę, że troszkę podać? Chciałem właśnie, że tak przyzwyczaiłem. Dzięki, miło było poznać i wpadajcie do niego, pamiętajcie, subujcie, oglądajcie to wszystko, bo robi naprawdę fantastyczną robotę. No to super, bardzo mi miło. No, poszli kuźma. Jacy dżentelmeni, ja ci mówię. Dziękuję. Cóż to był za dzień. Pełen pozytywnych emocji, bardzo dużo adrenaliny, bardzo fajni pasażerowie, no i mam nadzieję, że wam również się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że Łódź jest od Zegrze Extreme Fan. Wbijajcie na Instagrama. Wbijajcie również do mnie na Instagrama. Pamiętajcie również, że to nie jest żadna reklama Ubera. Robimy to z własnej woli. No i trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie. No ale ważne. Cześć, do następnego.